Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik, a to będzie film w dość smutnych klimatach. Chciałbym wam przedstawić moim zdaniem najsmutniejsze retrosy w całej serii. Piszcie wasze listy w komentarzach, również subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę, więc zaczynamy. Listę otwiera tragiczny przypadek z dzieciństwa pani nawigator załogi wspomnianego kapelusza. Nie zamierzam w tym filmie opowiadać całej historii ze szczegółami, ponieważ uważam, iż kto obejrzy ten film, jest raczej fanem One Piece'a, który wszystko mniej więcej ogarnia. Natomiast skupmy się bardziej na moich osobistych odczuciach. Jak wiemy, Nami i jej siostra są sierotami przygarniętymi przez Belmere-san, która należała do marynarki. Rodzina, wioska Belmere ciepło przyjęły młode dzieci i szczęśliwie przeżyły część dzieciństwa przy hodowli mandarynek i pod opieką nowej przybranej matki. Pewnego dnia do wioski przybywa Arlong i po zdominowaniu całej wioski nałożył na nich podatek, który pozwoli mieszkańcom żyć. Niestety Belmere nie była w stanie zapłacić i poświęcając się sprawia, że jej córka mogą żyć dalej. Jak wiemy, postrzelił Arlong i to na oczach Nami i dlatego go nienawidziła, a wszystko skończyło się zawarciem pewnej umowy. Natomiast to już jest pokłosie tych backstory, które znamy już z czynnej fabuły One Piece'a. Cały tragizm tego backstory, który mnie poruszył, gdy oglądałem serię po raz pierwszy, polega na tym, że będąc dzieckiem, które i tak było sierotą, widzi śmierć matki na własne oczy. Jak bardzo to musi rujnować psychikę. Dla mnie to było strasznie poruszające, zwłaszcza, że przez następne lata sama musiała się użerać z potworem, który zabił jej matkę, a nawet zbierać dla niego kasę i niestety pomocy w ogóle nie było. Dopiero Luffy musiał przybyć i odmienić losy Nami. Nie wyobrażam sobie, będąc bardzo mały, stracić swoich rodziców, co pewnie jakiś tam procent ludzi w życiu niestety spotkało, a do tego jeszcze się konfrontować prawie codziennie z ich mordercą. Masakra totalna. Muzyk załogi wspomnianego kapelusza i jego historia, która chyba każdego w mniejszym lub większym stopniu doprowadziła do łez. O nim samym i jego historii stworzyłem już film, natomiast mówiąc w skrócie, wypłyń w morze ze szczęśliwą oraz wesołą załogą przy akompaniamencie muzycznym, a zostań sam na ponurym statku przez lata. To samo zdanie już wiele mówi. Oda naprawdę lubi się znęcać nad postaciami w swoich historiach. Mnie najbardziej złamała scena, gdzie Brook, grając z resztkami załogi muzykę dla Labuna, umierał każdy po kolei. Scena zmiata z planszy. Te retrosy już nie były smutne, były wręcz depresyjne. Ukazały, jak wielką samotność spotkał muzyk. Chyba Oda specjalnie mu dał owoc wskrzeszenia i wsadził go w ciało szkieleta, czyniąc go praktycznie nieśmiertelnym, żeby nie popełnił samobójstwa. Myślę, że żaden z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, i w tym nawet po części Oda, co w głowie takiej osoby musiało siedzieć. Niesamowicie przygnębiające przypadek. Historia Choppera i doktora Hiruluka poruszyła serce wielu. O tym również już zrobiłem film, więc jedynie do niego odsyłam. Natomiast chcę powiedzieć, że lekcja, jaką powinniśmy z tego wyciągnąć, jest empatia. Dopiero taki dziwak jak Hiruluk był w stanie zaakceptować i pokochać takiego potwora, przynajmniej według mieszkańców wyspy, jakim był Chopper. Nie oceniał książki po okładce, tylko dał mu szansę. Szkoda, że musiał się pożegnać przysłowiowo ze światem żywych, ale ciągle żyje w sercach tych, co go kochali. Jego relacja z Chopperem była tak ciepła, że idealnie się nadaje na wspominki w czasie świąt. Sam Chopper strasznie dużo wycierpiał, miałem czasami wrażenie, że Oda lubi się nad nim pastwić, jego strach do ludzi był jak najbardziej uzasadniony, dobrze, że istniała jeszcze doktor Kurecha, która była w stanie się zająć naszym małym reniferem. Okropnie mi było go żal, cieszy fakt, że najgorsze czasy ma już dawno za sobą i teraz ma załogę przyjaciół, którego w pełni akceptuje oraz szanuje. Nie mam słów, które mógłbym przypisać seniorowi. Prawdziwy mężczyzna ponoć płacze bardzo rzadko. Jego design z początku bardzo dziwny, jak w przypadku wielu postaci stworzonych przez Odę, ale to, co się za tym kryje, nie ma litości dla ludzkiej psychiki. Historia bez szczęśliwego zakończenia, ale zrobię o nim i jego historii kiedyś osobny film. Natomiast dzisiaj w skrócie. Był częścią załogi do Flamingo, jednakże pewnego dnia poznał kobietę imieniem Rashi.
Christian, w której się zakochał ze wzajemnością. Niestety dla niego nie lubiła ona piratów i ukrył ten fakt przed nią. Ostatecznie wzięli ślub, a senior doczekał się syna, Gimleta, aczkolwiek on umarł na gorączkę, gdy członek załogi Duffy'ego był podczas jednej ze swoich eskapad. Rashian dowiedziała się, kim jest senior, więc uciekła od niego podczas burzy. W wyniku wypadku przyszła w stan totalnej wegetacji, Pink był załamany tym wszystkim, jednak gdy założył na siebie niemowlęcy czepek, wywołał u swojej żony uśmiech. Od tamtej pory nosi go cały czas. Szczęśliwa historia z początku przeszła do tragedii totalnej. Senior Pink przeżył coś niewiarygodnego. Z Datobuka dowiedzieliśmy się, że jego żona również nie żyje. Podczas walki z Frankiem wszystkie te emocje wybuchły prosto w nas. Mimo iż był piratem z krwi i kości, to jednak był zdolny do ludzkich uczuć oraz zachowań. Trzecioplanowa postać, a jak została rozpisana i ile w życiu przeżyła. Czapki z głów, panie Oda. No i wierzchołek Góry Lodowej. Ale zanim o tym, to muszę powiedzieć jedną rzecz przed finałem. Na wyróżnienie zasługuje m.in. historia Lowa, która, uwaga, niespecjalnie mnie poruszyła, ale uważam ją za mega epicką. A to jest lista jak najbardziej smutnych backstory dla mnie, dlatego przypominam i podkreślam, piszcie swoje listy w komentarzach. Dobra, a zatem pani Nico Robin, pani archeolog, i powiem od razu wprost. Jej przeszłość spowodowała u mnie depresję. Potrzebowałem dnia przerwy od wszystkiego. Autentycznie, najbardziej wgniatająca fotel historia. Chyba nie ma aktywnego fana One Piece'a, który by przy tym nie płakał. Dla mnie trzeba cudu, żeby chociaż się nie wzruszyć. Dziewczynka, której tak miała trudne dzieciństwo, ponieważ mieszkała z ciotką, która niespecjalnie ją chciała, a matka gdzieś wybiła. Jedynymi przyjaciółmi byli profesor Clover z ekipą naukowców oraz Saul. Niestety przez Buster Call straciła wszystko. Matkę, przyjaciół i swój dom. Kolejne lata jej egzystencji, praktycznie od wczesnej młodości, spędziła na uciekaniu przed rządem. Nic dziwnego, że zamknęła się na ludzi i wyraźnie to było widać, gdy rozpoczęła pływać załogą słomianego kapelusza. Niesamowicie tragiczna historia i tragiczna postać. Jak można było nie lubić Robin na początku, to z czasem współczucie do niej stało się czymś naturalnym. Ja nie potrafię o niej powiedzieć złego słowa. Jestem ciekaw, czy Oda kiedyś stworzy bardziej poruszające retrosy. Także ja byłem Kapelusznik, piszcie swoje listy w komentarzach, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.